Kultura sudowska została wyodrębniona przez naukowców zaledwie 50 lat temu. Dokonał tego Marian Kaczyński, polski archeolog, pionier archeologii bałtyckiej i jeden z pierwszych badaczy Suwalszczyzny oraz terenów do niej przyległych, który wnioski z zebranych informacji przedstawił publicznie w Krakowie w 1972 roku. Zebrał informacje, jakie były znane na temat północno-wschodniej Polski, powiedzmy, dzisiejszej Suwalszczyzny i wschodniej części Mazur plus przyległych terenów Litwy i nazwał to zjawisko, które się działo w pierwszych wiekach naszej ery na tym terenie, kulturą sudowską. Była to nazwa robocza, przyjęta zupełnie prowizorycznie, jak karta prowizorka, trwa już 50 lat. Od chwili nazwania zjawisk dziejących się na obszarze północno-wschodniej Polski wydarzyło się w odkryciach bardzo dużo. Pojawiły się nowe badania, nowe źródła, nowe wnioski i nowe odkrycia. Ta konferencja służy podsumowaniu 50 lat, tych, które minęło w kwestii badawczej, bo naprawdę przyrost źródeł, ilość osób, która zajmuje się tym tematem, jest dużo, dużo większa. Więc podsumowujemy tutaj na tym spotkaniu te 50 lat badań i jednocześnie spróbujemy wytyczyć jakieś kierunki działań, pomysłów na najbliższy czas. Kultura sudowska jest szczególna, niejednolita, często różniąca się zależnie od lokalizacji nowych odkryć, ale wciąż pozostaje pełna wspólnych cech. Jest ona podzielona na kilka mniejszych grup, między innymi tu suwalska, między innymi augustowska, między innymi ta litewska, czy bardziej mazurska, i tak naprawdę każda z nich ma nieco odmienne cechy. To jest taki zespół różnych zjawisk kulturowych, czyli troszkę inny obrządek pogrzebowy. W wypadku tutaj tej grupy suwalskiej to jest nasza Szwajcaria, czyli kurhany, a w okresie późniejszym pojawia się birytualizm, czyli też stanowiska płaskie, stanowiska, groby płaskie, popielnicowe, już nie kurhanowe. Na terenie augustowskiego to są wyłącznie groby jamowe, bez kurhanów. Także tutaj tych cech jest bardzo dużo. Gdybym zaczął je wszystkie wymieniać, to by się tylko zamieszało. No, archeolodzy, zawsze ważnym jest elementem jest ceramika, ona, czy przedmioty metalowe, i te scalają te wszystkie zespoły w taką jedną grupę. Jak podkreśla Jerzy Brzozowski, śladów kultury sudowskiej na Suwalszczyźnie jest bez liku. Cmentarzysko na Szwajcarii, między innymi grodzisko w Osinkach, tam jutro wybieramy się na obzadzie dwa grodziska w Osinkach, między innymi cały kompleks osadniczy w Rowelach, czyli między Rudką Tartaka Wirzajnami, i tych stanowisk, no, na południe to jest Netta, stanowisko badane w sierpniu 1939 roku przez polskich badaczy z Warszawy, tuż przed samą wojną. Bargów, jest tam Judziki, jest naprawdę tych stanowisk jest tutaj dużo. Oczywiście one są niewidoczne w większości, bo jeżeli to były cmentarzyska i jeszcze płaskie, to niewidoczne, są wydobyte i są w zbiorach albo naszych tutaj, albo Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Natomiast no, takim sztandarowym stanowiskiem kultury sudowskiej jest cmentarzysko Szwajcarii. Do Suwałk przyjechało liczne grono naukowców z Polski i Litwy, by w sercu Suwalszczyzny podzielić się swym dorobkiem. Jak nas poinformował gospodarz konferencji Jerzy Brzozowski, badacze są zdeterminowani, by swoje opracowania wydać drukiem. Mamy ambicje, żeby razem ze współorganizatorami, którymi są Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, żeby jak najszybciej wydać drukiem, bo wtedy wchodzi to do biegu naukowego i jeżeli te materiały wydamy drukiem, to będzie jakby taka znowu podstawa do dyskusji naukowej w najbliższym czasie.